Cześć, nazywam się Marta Chowańska i w tym krótkim filmiku pokażę Ci, jak uzyskać efekt świeżego rumieńca na policzku. Na co dzień pracuję z kobietami, ucząc je, jak pięknie wyglądać, jak być bardziej pewną siebie i bardziej przedsiębiorczą. Przeprowadzam konsultacje kosmetyczne i dobieram spersonalizowane programy pielęgnacyjne, tak żebyś miała zawsze zdrową, zadbaną, młodą i promienną skórę. Ponadto prowadzę lekcje makijażu i dopasowuję kosmetyki do makijażu w taki sposób, żebyś mogła je użyć w kilka minut, codziennie rano i wyglądać jak milion dolarów. Jak również prowadzę warsztaty pewności siebie i rozwoju dla kobiet. Pomagam kobietom odkryć ich talenty, mocne strony, spełniać marzenia oraz rozwijam zespoły sprzedażowe luksusowej amerykańskiej marki kosmetycznej Mary i pomagam kobietom zarabiać pieniądze. A dzisiaj chcę Ci pokazać mój ulubiony trik na taki świeży rumieniec na policzku. Coś, co wygląda bardzo naturalnie, bardzo kobieco i przekonuje nas do używania żywych odcieni różu. Więc mam przed sobą swoją ukochaną francuską paletkę Petitka, do której włożyłam nasz najbardziej intensywny róż, jaki mam w ofercie. Taki naprawdę piękny, flamingowy kolor, który pasuje do każdego typu urody i jest naszym bestsellerem. Pokażę Ci teraz, jak go w nietypowy sposób zaaplikować, tak żeby wyglądał na policzku naprawdę genialnie i dał taki flash koloru, czyli takie właśnie odbicie światła i piękne ożywienie. Ja już mam wykonturowaną buzię i jak widzisz, wszystko jest pięknie tutaj wymodelowane, ale brakuje trochę życia. Więc uwaga, co robię? Sięgam po blender do makijażu, czyli po gąbeczkę i wcześniej nakładam nią podkład, a teraz właśnie nakładam na nią ten super wibrujący kolor różu i zaczynam wklepywać go mocno tuż nad linią bronzera, czyli na szczycie kości jarzmowych, czyli robię dokładnie to, czego większość kobiet naprawdę się boi, czyli taki efekt powiedzmy laleczki, a następnie drugą czystą stroną gąbki zaczynam ten kolor delikatnie wtłaczać i wtapiać, tak żeby wtopić jego granicę. Genialnym rozwiązaniem jest nakładanie właśnie gąbką różu, ponieważ wtedy nawet produkt pudrowy, taki suchy, to jest akurat róż mineralny, więc on jest bardzo gładziutki w swojej strukturze, ale jednak jest to produkt pudrowy, natomiast nałożony gąbką będzie wyglądał jak róż w kremie, czyli tak bardzo, bardzo świeżo i subtelnie. I zobacz, im dłużej wklepuję gąbeczką róż, tym bardziej on wtapia się w skórę, łączy się z nią i niesamowicie ożywia policzek. Ważne jest, szczególnie jeśli używasz takich neutralnych kolorów makijażu, beżów, brązów, odcieni nude, żebyś dała jakiś akcent koloru, żebyś wpuściła troszeczkę życia, żebyś dodała energii właśnie temu makijażowi i właśnie użycie takiego odcienia różu. Tą techniką ten efekt zapewnia. Także mam nadzieję, że trik Ci się spodobał. Ja go absolutnie uwielbiam i zawsze go wykonuję, żeby właśnie dodać trochę świeżości. To bardzo odmładza, bardzo rozpromienia twarz. Jeśli chciałabyś wypróbować te produkty, jeśli chciałabyś przetestować ten róż, to na dole jest link do mojego sklepu online, ale ja Cię zachęcam, żebyś zanim zrobisz jakiekolwiek zakupy, napisała do mnie prywatnie, czy na moim fanpage'u, czy na Instagramie, czy na TikToku. Wszystkie linki są w opisie na dole i wtedy będę mogła Ci doradzić, podpowiedzieć, czy na pewno ten kolor będzie dla Ciebie, czy może jeszcze coś innego znajdziemy idealnego dla Twojego typu urody. Także jeśli chciałabyś skorzystać z takiej darmowej porady wizażystki, zapraszam przed zakupami do mnie na priv. A tymczasem dziękuję za oglądanie, ściskam Cię, pozdrawiam i życzę Ci wszystkiego, co najlepsze. A jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę Ci powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.